Krzysztof Klaczek dla portalu Fight Sport. Krzysiu, jesteśmy na obozie Berserkers Team Bielsko-Biała. Przyjechałeś tutaj, można powiedzieć, z centralnej Polski na to, żeby się przygotowywać z Berserkerami na południe Polski. Co cię tutaj ściągnęło na ten letni kemp do Bielska-Białej? Cześć, witam wszystkich. Jestem tutaj z kumplem Alfem, który tutaj ogarnia techniki zapaśnicze i inne. Tu zaproponował mi, żebym przyjechał sobie, a z takiej racji, że po prostu miałem wolny weekend, tam nic nie było ciekawszego do roboty, to zdecydowałem się przyjechać tutaj, potrenować z chłopakami, bo jest mocna ekipa i myślę, że wszystkim nam wyjdzie to na plus. Minęło trochę czasu od twojego ostatniego występu na angielskim rynku. Przeżywasz go jeszcze? Czy przeżywam go? Nie, tam trochę z tyłu siedzi w głowie, ale to siedzą takie wnioski, które spowodowały, że ta walka nie poszła po mojej myśli. O tym raczej tak, o tych błędach staram się nie zapominać, poprawiać je cały czas i wyciągnąć. I wyciągnę, myślę, że dużo wniosków po tamtej walce i teraz jestem trochę innym zawodnikiem. Właśnie, jesteś zawodnikiem, czołowym zawodnikiem swojej kategorii, czy najlepszym zawodnikiem swojej kategorii w Polsce? No, jestem obecnie numerem jeden rankingu MMA ROX. Rozumiem to akurat, jeśli chodzi o ranking, jesteś bardzo wysoko oceniany. A jak ty oceniasz swoje powiedzmy możliwości na tle właśnie tych polskich zawodników? Czy jest ktoś w stanie ci zagrozić, powiedzmy, żeby cię z tego rankingu zdjąć, czy raczej powiedzmy myślisz, że utrzymasz tą pozycję i będziesz dominował przez najbliższe lata? Wiesz co, z rankingami tak jest, że trzeba się bić z coraz lepszymi i tylko to powoduje to, że się coraz wyżej w tych rankingach. Więc jeżeli nie będę miał jakoś pewnie szybko walki, to pewnie ktoś mnie wyprzedzi jakąś walką i skoczy na moje miejsce. Ja mam nadzieję, że we wrześniu będę miał okazję pokazać się na nowo i z dobrym przeciwnikiem i myślę, że dzięki temu utrzymam swoją pozycję numeru jeden w Polsce. Jest wielu zawodników, którzy nie są numerami jeden w swoich kategoriach wagowych w Polsce, ale walczą na przykład w UFC, walczą już w tych największych organizacjach. Ty miałeś okazję, powiedzmy, spróbować już tego zagranicznego chleba. Widzisz siebie wśród, powiedzmy, tej elity, no mówię tutaj o UFC, bo to jest, można tak powiedzieć, elita fighterów. Niezależnie, czy oni mają, czy są już tymi zawodnikami numer jeden, czy będą w przyszłości zawodnikami numer jeden, bo UFC też często stawia na młodych zawodników. Ty jesteś młodym chłopakiem, który ma szansę, powiedzmy, debiutować. Myślisz o tym troszeczkę? No, nie ukrywam, że tak, że myślę, że jest to jakimś moim marzeniem. Myślę, że trochę to marzenie się odsunęło z tego względu, że ostatnią walkę przegrałem na BAMie. Plany były trochę inne, ale ciężko jest planować wynik walki, prawda? Różnie to bywa, tylko walka to zweryfikuje. I tak, moim marzeniem jest UFC. Mam nadzieję, że prędzej czy później dostanę się tam. Chcę się dostać i trochę tam namieszać, wiadomo, ale żeby tam się dostać, to też muszę teraz toczyć kilka mocnych pojedynków tu w Europie lub innej organizacji, co mi pozwoli się wybić na nowo i stać się atrakcyjnym dla UFC. I wiadomo, też bym chciał z tego też jakoś normalnie żyć, żeby więcej sponsorów pozyskać, żeby też mi było łatwiej tym wszystkim pogodzić, prawda? To życie osobiste razem z tą pracą, z tym trenowaniem, no to by było super. No i dzięki temu mam nadzieję, że właśnie ta walka wrześniowa, nie chciałbym mówić na razie, gdzie to by była, ale pomoże mi zebrać kilku sponsorów, gdzie też by mi to ułatwiło po prostu trenowanie na co dzień. No i jeżeli by się już zebrało odpowiednie grono sponsorskie, no to na pewno przybliży mnie to, bo mnie odciąży psychicznie z pewnych elementów życiowych, prawda? Więc myślę, że tak, że prędzej czy później myślę, że dostanę się do tego UFC, jeżeli wygram swoje kolejne walki, prawda? A mam taką nadzieję. Krzysztof, wymarzony rywal w Polsce? Nie mam, kto by był, to by był tam, wiadomo. Wszystkich tam z chłopaków w Polsce dobrze by było się spotkać, potrenować. Wiadomo, organizatorzy zestawiają nas ze sobą. Ja też nigdy nie wybierałem i nie wybieram sobie przeciwników. Kogo daje mi organizator, to biorę, czy jest lepszy, czy jest gorszy, to tylko weryfikuję ringi. Kogo się dostanie, to z tym będziemy walczyć i jakiegoś wymarzonego nie mam. Wiadomo, ja jestem zawodnikiem ambitnym, chcę się być coraz lepszymi, więc samo to mówi za siebie.
z najlepszymi chce się bić. Można powiedzieć, że widać twoją determinację, bo dotarłeś tutaj do Bielska-Białej, kawałek drogi jest tutaj, co by nie powiedzieć. Takie obozy ci coś dają jako zawodnikowi w rozwoju twoim sportowym, nowe umiejętności, nowe techniki, czy podglądasz je u innych? Jak to wyglądało tutaj w Bielsku-Białej? Znaczy tutaj jesteśmy teraz na pierwszym treningu, więc były zapasy, to jest trochę znany element, bo z Alfem dobrze się znamy z Poznania. Ale jak najbardziej tutaj można podpatrzeć od każdego zawsze jakąś najdrobniejszą drobnostką, którą zmieni nam daną technikę, prawda? Ja już jestem trochę... duży mam staż w tym MMA, więc tych technik trochę znam, ale zawsze ktoś może pokazać jakiś drobny szczegół, że udoskonalimy swoją grę, czy w parterze, czy w zapasach, czy w stójce, więc myślę, że każdy wyjazd gdziekolwiek coś może przynieść, prawda? No możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, co to takiego będzie. Niekoniecznie to będzie złapanie się z jakimś tutaj najlepszym harpaganem na sali i tam zrobienie grzmotów. Nie. Może być nawet odrębniejszego jakiegoś tam laika, dowiedzenie się jakiegoś fajnego szczegółu, co nam pomoże po prostu w rozwinięciu siebie. Więc myślę, że takie wyjazdy jak najbardziej działają na plus. Można odreagować, poznać nowych ludzi, więc myślę, że tylko na plus. Ta baza treningowa, którą tutaj zobaczyłeś w Das Berserkers Team, imponuje? Czy u ciebie na przykład w klubie, tam gdzie ty trenujesz, jest podobne zaplecze, podobna sala i podobna atmosfera też, bo tutaj nie da się uniknąć, że to jest ciekawy element tego klubu. A więc tak, jeżeli chodzi o ten element, który dzisiaj przerabialiśmy, to jest mi dobrze znany, bo trenuję w Ankosie, Ankos Zapasy, więc to nazwa mówi sama za siebie. Robimy tego dosyć sporo, tylko w stylu wolnym, ale dzisiaj przedstawił nam styl klasyczny trochę, to jest dla mnie coś nowego, ale bardzo fajnie to było porobić. Jeżeli chodzi o ten klub, no to klub jest naprawdę, robi dobre wrażenie. Jeżeli chodzi o nas, klub w Poznaniu, to jest w budowie. Wierzcie mi, że naprawdę będzie mega klub. Na tą chwilę, z tego co wiem i dowiadywałem się od firmy Ma Klatki, są już dwie klatki w nowym klubie w Ankosie. Specjalnie dla Janka jest zrobiona pełnowymiarowa na tą walkę z Johnsonem. Więc myślę, że klub w Poznaniu nie jest aż tak teraz tutaj taki ładny. Ale myślę, że kwestia 2 miesięcy i naprawdę usłyszycie o tym klubie, no petarda będzie, nie? Z tego co rozmawialiśmy z trenerami, z wszystkim, to naprawdę będzie petarda. Więc ten klub tutaj jest naprawdę mega. Na tą chwilę w Ankosie nie mamy takiego klubu, ale to jest kwestia po prostu 2 miesięcy, już widziałem salę, tam już stoi klatka nowiutka. Będą trzy sale treningowe, siłownia, sauny, wszystko będzie, więc będzie jak w Ameryce. Wyczuwam troszeczkę, że jesteś taki trochę, jakby to powiedzieć, trochę już nie możesz się doczekać tego, żeby taki klub jak tutaj mieliśmy okazję odwiedzić, mieć u siebie albo i lepszy, tak jak powiedziałeś, bo wiadomo, każdy nowy klub, coś tam, powstają nowe rozwiązania, nowe jakby sprzęty, coś nowego i wiadomo, że to jest też dla fightera motywacja, który przychodzi już znudzony na tą salę, tak, 37 raz w miesiącu i patrzy i nie może, zna każdy, można powiedzieć, szczegół tego klubu, a coś nowego to zawsze coś wnosi, prawda? No tak, myślę, że to jest nawet, jak wiecie, jak kupujecie sobie nowe rękawice do boksu, do wszystkiego, to też jest taka motywacja, prawda? Nowe ciuły do trenowania też jest motywacja. Myślę, że sala to już w ogóle jest taką motywacją, że ciężko jest to opisać, prawda? Krzysiu, moglibyśmy pewnie godzinami jeszcze rozmawiać, jak widać jesteś bardzo rozmownym zawodnikiem. Cieszę się, że miałem okazję porozmawiać tutaj z tobą na tym letnim kempie. Życzymy ci, tak jak powiedziałeś, kolejnych owocnych treningów. Mam nadzieję, że skorzystasz tutaj, powiedzmy, z wiedzy wszystkich trenerów, sparring partnerów, ludzi, u których można coś dostrzec. I cóż, życzymy ci na jesieni dobrych występów, zatarcia tego złego wrażenia, które masz na pewno jeszcze w sobie po tej ostatniej walce i tak jak powiedziałeś, jesteś numerem jeden w Polsce, ale kto wie, czy nie będziesz numerem jeden w Europie, a być może i dalej, chociaż nie chciałbym już tak daleko wybiegać. Co ja mogę dodać? Ja tylko chcę się rozwijać, nie mieć kontuzji i myślę, że wszystko jest kwestią czasu. Jeżeli coś mogę dodać, podziękować, to bym tylko podziękował swoim sponsorom. Extreme Hobby, klub Metamorfoza w Koninie, Blackbird Nutrition i Eurobiz i firma MMA Klatki, gdzie dba bardzo dobrze o nas.
Dziękuję. Dzięki właśnie takim sponsorom Krzysztof Klaczek mógł dzisiaj przyjechać do Bielska-Białej, mógł potrenować w bardzo dobrym klubie, jednym z najlepszych klubów, kto by pomyślał, na południu Polski, a nie w największych miastach Polski. Tutaj jest klub i tutaj są czołowi zawodnicy, numer jeden rankingu, numer jeden w Polsce w tej chwili, ale tak jak powiedział, mierzy bardzo wysoko Krzysztof Klaczek. Mieliśmy okazję i przyjemność rozmowy z nim. Dziękuję bardzo, Krzysiu. Dziękuję bardzo.